Witam bardzo serdecznie w kolejnej części. Zagramy w Zapomniane Księgi 2. Okruchy przeszłości. Jeszcze tylko taka mała informacja, że poprzednie serie na razie zostały wstrzymane na potrzeby serii Zapomniane Księgi. Także zaczynamy. Daj mi tą mapę. Gdzie jest biblioteka? Sala oranżeria. Tutaj, chodź na chwilę. Otwórzmy sobie drzwi. Stara biblioteka. Cóż my tu mamy? Potrzebuję odpowiedniej pieczęci. Mamy pieczęć. Tu tutaj. A, brakuje tego uchwytu. Suwak jest urwany, ale mogę czymś go zastąpić. Na pewno. Muszę odpieczętować zatrzaski, zanim będę mogła otworzyć księgę. Aby przywrócić moc amuletowi, muszę zebrać 4 rzeczy reprezentujące podstawowe żywioły. Pióra wiatru dla żywiołu powietrza. Korzeń reprezentujący żywioł ziemi. Dobra. Dobra, poszukamy korzenia i piór. Korzenia i piór. Tu coś jest. Zaschnięta farba. Muszę się jej pozbyć, żeby swobodnie otworzyć szufladę. Co my tu mamy? Element piórnika. Element piórnika, tak? Tutaj wyżej nic nie ma? Już nic nie ma. Tu jest ta szafka. Tu już też nic nie znajdzie. Nie, z strony już się nie da przebyć. Dobra. Tu robisz już wszystko. Teraz chodźmy tu. Dobra, mamy elementy piórnika. Wodę ze źródła monarchów. Potrzebuję fiolki. Oślizgły porost. Do czego mi to będzie? Na persekwoi. Tu coś jeszcze jest. Proszę, zamień płytki, by stworzyć poprawny obraz. Czyli to tu? Super. Teraz musimy tylko... O, właśnie. Ten sposób. Ten pójdzie sobie do lewego rogu. Kałamarz. Linijka. Do czego mi to będzie potrzebne? Ta ziemia jest niezwykle żyzna. Sala triumfu. Tutaj zobaczmy, co jest w tej klatce. Kraty są za ciasne, żeby podważyć haczyk palcami. Linijką może, o. Proszę, co my tu mamy? Teraz mogę otworzyć klatkę. Ptaszki. Szukamy. A tu są cienie ptaków, tak? Proszę. Tutaj jest. Gdzie jest reszta? No, no. Pokażcie mi się. Taki pochylony, co? Gdzie one są wszystkie? Ten nie ten.
Ten też nie. No nie może być. Ten to na pewno nie będzie. Tu jest. I teraz ten pochylony taki w dół. Można powiedzieć taki nurkujący. Tu jest, się schował. Skubaniutki, no. Ojej, jeszcze. Jeszcze, tutaj jest jeden. I. Tutaj. Jeszcze jeden został. Dobra, jest. Aha, teraz pięć piór. Pięć piór. Jest jedno. Jedno piórko. Jeszcze cztery. Ale wymyślili. Tu jest drugie. Tak łatwo teraz nie będzie. Jeszcze dwa piórka. Pokażcie się. No. Gdzie żeście są? Tutaj się schował, no. Jeszcze jedno. Jest. Pióra wiatru. Dobra, mamy oślizgły porost. Mamy kałamarz. Co z tym zrobić? Jeszcze nie wiem co. Może tu trzeba to dać, nie? Nie, to nie, a tutaj? Też nie bardzo. O, jest. Ten żywioł jest gotowy. Ogień, powietrze, ziemia, woda. Woda. Dobra, teraz możemy wrócić do starej biblioteki. Aby przywrócić moc amuletowi, muszę zabrać... Dobra, tutaj słyszymy. Receptura alchemiczna jest przypięta agrafką. Co my tu mamy? Przepis wynaleziony przez pradawnego człowieka, jaszczurkę z wybrzeża Wielkiego Morza. Znany z łatwopalności, płonie nawet rozlany na tafli wody. Mamy kałamarz, oślizgły porost, to mam. Siarka. Brakuje mi tylko siarki. Ona wróciła? Nie może być. The amulet is disturbed by dark forces. Dark! Captain, are you all right? He fainted. The prince must be in danger. Oj, niekorzystnie się robi. Tam nie przejdę. Tutaj też nic nie zrobię. Dobra, stara biblioteka. Aha, tu jest ta fiolka, dobra. Dobra, wracamy do tego drzewa nieszczęsnego. Tu jest właśnie, teraz mamy. Idę go zasadzić, zobaczymy co z tego wyrośnie.
Lepiej przyspieszą jego wzrost. Nie mogą tu czekać w nieskończoność. Agrafka. A tu było coś... Właśnie, w tym. W starej bibliotece, proszę. Mamy agrafkę. Pyk. Szybszy wzrost roślin. Moja pierwsza mikstura. Ferm. Olej dzikiego wzrostu. Bierzemy to. I mamy siarkę. No to robimy. Robimy kolejną... Alchemiczny ogień. Przepis wynaleziony przez pradawnego człowieka jaszczurkę z wybrzeża Wielkiego Morza. Znany z łatwopalności, płonie nawet rozlany na tafli lodu. Siarka, kałamarz i oślizgły porost. Dobrze. 7 niebieskich, tak? Jeszcze jeden niebieski i potrzebujemy 7 zielonych liści. Pyk. Dobra. To mam już zebrane, teraz liście. I i niebieski już mam. Alchemiczny ogień, super. Aha, jeszcze wróć tu. Nie to. Alchemiczny ogień? A, właśnie. Tu miałem iść do tego drzewa. Proszę o to polej. Nowy przedmiot znaleziony. Pusta fiolka. Potrzebuję czegoś, co mógłbym użyć jako doniczki. Dobra, zaraz będziemy szukać doniczki. Teraz mamy wodę. Woda monarchów. Został nam jeszcze korzeń. I ogień. Ogień już też jest, to jeszcze korzeń nam został. O, tu nam się coś odkryło. Znajdź 5 różnic. Proszę, proszę. Jeszcze 2. I jeszcze 1. Hełm. O, to nam może posłużyć jako doniczka, tak? Pewnie korzeń ziemi. Zobaczymy, czy się nam uda to zrobić. Wzmocnić moc amuletu. Wow, zgodnie z symbolami u góry połącz ze sobą 2 z podstawowych żywiołów: ogień, powietrze, ziemię lub wodę, żeby stworzyć nowe. Grzmot, para, lawa, natura, lód, pył. Połącz ze sobą 2 z podstawowych żywiołów: ogień, powietrze, ziemię. Para i ogień, tak, to jest dobrze. Lawa i grzmot. To jest natura, lód, pył. Wiatr, ziemia, teraz jest lawa, czyli ogień, ogień i co? Ziemia, o to chodzi. Tak, i... wiatr. Co tam jeszcze zostało? Natura. Chodź tu, natura. I lód. Mamy. Amulet nareszcie odzyskuje swoją moc.
Magiczna bariera zanika. Komnata Ferna. Leży spokojnie w łóżku. Ale czy na pewno on tam jest? Atrapa? Co tu się dzieje? To Fern, on uciekł. Powinienem iść za nim. Drabina spadła z balkonu podczas ucieczki Ferna. Jak mam dosięgnąć bez skrzydeł? Potrzebuję drabiny, żeby zejść na dół do ogrodów. Cegła jest luźna. Mogłabym nią poruszyć, gdybym miała coś cienkiego. A co ty byś chciała? Szafa jest zamknięta. Ułożenie kart jest prawdopodobnie kluczem do jej otwarcia. Tu co mamy? Rozpuszczalnik. Już wiem, gdzie go użyjemy. W okniu dopala się list. Powinnam go ocalić, to może być wskazówka. Pokaż mi, co to za list. Oto jest list. Twój obraz jest cudowny. Dziękuję. Jesteś bardzo utalentowany. Proszę, przyjmij tę pozytywkę. Możesz chować w niej inne listy i podarunki. Komu Fern podarował obraz? Nie mam pojęcia, ale daj mi mapę i skoczymy do starej biblioteki. Dobrze. Tutaj rozpuszczalnikiem polejemy. Jest. Klucz do pozytywki. Pędzel. Fern jest utalentowanym malarzem. Zastanawiam się, kim jest ta dziewczyna. Też się zastanawiam. Pędzel. I klucz do pozytywki. Co tutaj jest? Nie mogę mu teraz pomóc. Tutaj. Wspaniale. Spotkajmy się jutro o zachodzie słońca. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę to lustro. Lustro? O nie. O nie. Ten ptak ma ostre szpony. Potrzebuję czegoś do okrycia ręki. Znalazłem nowy przepis na miksturę. Zapach szpiega. Ta mikstura wytwarza fluorescencyjną substancję o charakterystycznym zapachu. Pod nieobecność psa warga przydatna w śledzeniu i tropieniu. Sadza, włosy Ferna i mniszek lekarski. Mniszek lekarski, tak? Tutaj nie wyjdę. A może pędzlem, co? Okej, okay, mamy drugą część wskazówki. Serce. Proszę. Czego szukamy? Brakuje paru pionków. Jeszcze? Jeszcze. Gdzie oni ją pochowali? Dobra, może pionki sobie odpuścimy i jedziemy po kolei. Ozdobne zapięcie. Jak? O, o to chodziło. Skórzany hełm. Fletnia pana. Fletnia pana? Tu mamy kołczan.
Rękawica, szukamy rękawicy, jest. Zegarek. Rakieta. Cóż, muszę przyznać, książę nie jest najlepszym tenisistą w królestwie. Sygnet, szachy, obraz, ptak. Fern trzyma tę zabawkę od czasu tej feralnej nocy w obozie. Statek. Potrzebujemy 3 statków. Tu jest fletnia. I jeszcze tu jest drugi statek. Odkąd pamiętam, Fern marzy o żeglowaniu. Oj, to był 3 statek. Rękawica sokolnicza. Pustułka. Co ja mam z nią zrobić? O! Przyniesie mi tą drabinkę. Potrzebuję drabiny, no pewnie, no to mamy. Labirynt ogrodowy. To dziewczyna, no jasne. Więc zagadka jest rozwiązana. Fern się zakochał. Cóż to za kropki? Przeprowadź postać przez labirynt. Przesuń posągi, które blokują drogę. Aha. Dobrze. Chodź tu. Pierwsza część labiryntu za nami, druga teraz część. Jeśli Fern tędy przechodził, musiał zostawić ślad. Bierzemy to. Mniszek lekarski. Dobrze, robimy teraz drugą miksturę. Zapach szpiega. To nam pomoże pewnie w odnalezieniu drogi, którą podążał Fern. Ojej, po 12 sztuk z każdego, tak? Zobaczmy, zielone. O kurczę, to by fajnie niebieskie ustawione, ale trudno. Mamy niebieskie. O! Mamy teraz zielone. Niebieskie znowu. O, teraz nam fajnie pójdzie. Nie tak. W tą stronę. Okej, jedno załatwione. Niebieskie załatwione. Brązowe załatwione i zielone. Też. Czyli mamy zapach. Mamy zapach szpiega. Chodź tutaj. Opary ujawniły ślad Ferna. Muszę je wszystkie znaleźć, zanim rozgryzą, dokąd poszedł. Tędy proszę. Tutaj to właściwa droga. Idziemy. Idziemy dalej, tak? Przeprowadź postać przez labirynt. By tak przejść, tak też nie przejdę. Już chyba popełniłem błąd. Jeszcze raz. Ale nie ma tu restartu? Tu jest reset, proszę. Jeszcze raz idziemy, tak?
Tutaj chodź. Psikamy, psikamy. Gdzie są? Tu jest 1, 2, 3, 4, 5. Idziemy w lewo teraz. Zdaje się, że to mądra i ostrożna dziewczyna. Ups. Mam nadzieję, że mnie nie zauważył. Teraz tu się musimy dostać. Dobra. Tylko jak tego przesunąć? Aha, musimy iść w dół. Tędy chodzi. Ołtarz luster. So, it seems that is the legendary place where the chasm mirror is kept. But where is Fern and his date? Cóż my tu mamy? Tafla lustra jest niekompletna. I hope nobody followed us. Look, it's here. Oh, it's me. Even if I become king, I'll always love you. Don't let her touch the mirror! Somebody is watching us. Rose, what are you doing? Forgive me. I have no other choice. Finally, after all these years, my opportunity is here. It's time to take back what is mine. Wiedźma chce wydrzeć się do rzeczywistości. Muszę uderzyć w lustro silnym strumieniem światła. Auntie, please, help! Fern, are you all right? I'll need your help. Throw me your grappling hook. Dawaj, dawaj, dawaj. All right. Catch. Mamy kotwiczkę. Złota waza. When the last ray of sun disappears, I will return. When the last ray of sun disappears, I will return. Dobra, dobra. Szlak, skały blokują drogę na dół. What should we do now, Auntie? What should we do now, Auntie? Spokojnie, coś wymyślę. Proszę. Jeszcze kilka lat temu ta rzeźba była pewnie całkiem lśniąca. Daj mi to. Wytrzemy. Proszę. Fern, move the shield a little bit to the left. Fine. I hope that you know what you are doing. When the last ray of sun disappears, I grab the tray. Right away. Where do I have to stand? Stand there at 10 o'clock. I'm reflecting the light beam to you. What? You've distorted the portal? How clever. Shame that won't stop me for long. Rose, why did you lie to me? I trusted you. Come with me, boy. No! You promised you won't hurt him! Run, girl! The roof is collapsing!